Jesteśmy na południu Opolszczyzny, na pograniczu polsko-czeskim. Tu historia i zabytki pięknie wkomponowane są w krajobraz Gór Opawskich. Jesteśmy w gminie Prudnik. Nie brakuje tu ścieżek rowerowych, miejskich ścieżek rowerowych. Właśnie jesteśmy przy mapie prudnickiego szlaku miejskiego, ale my dzisiaj wyjedziemy także poza miasto. Odwiedzimy m.in. Moszczankę oraz Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku Lesie. Po drodze także, mam nadzieję, zobaczymy wiele pięknych miejsc właśnie z Górami Opawskimi w tle. Jesteśmy na prudnickim rynku, to stąd rozpoczynamy zwiedzanie gminy Prudnik. Na szczęście tras rowerowych nie brakuje, więc będziemy mieć gdzie jeździć i co zwiedzać jednocześnie. Oczywiście, Prudnik jest poprzeplatany ścieżkami rowerowymi i w terenach zurbanizowanych, więc możecie zobaczyć piękne zabytki Prudnika, ale możecie wyjechać poza Prudnik pięknymi też ścieżkami rowerowymi, pojeździć po ścieżkach gruntowych, które przebiegają przez piękne tereny leśne, piękną przyrodę, piękne parki. Przyroda u nas naprawdę jest cudowna, więc zapraszam Was. W ładnych okolicznościach przyrody można pojeździć, ale do tego gminne ścieżki łączą się m.in. z transgranicznymi szlakami rowerowymi. Dokładnie, możemy przejechać z Prudnika do naszych sąsiadów Czechów, ale możemy przejechać również w drugą stronę. Droga wojewódzka 414 została zmodernizowana, przy niej powstała piękna ścieżka rowerowa i będziemy mieli piękne połączenie z Prudnika do Mosznej. Z prudnickiego rynku kierujemy się do Arsenału, czyli głównej siedziby Muzeum Ziemi Prudnickiej, bo to właśnie tam znajduje się wystawa poświęcona kolarstwu, a dokładnie poświęcona postaci Stanisława Szozdy, który przecież z Prudnikiem był związany. Jesteśmy przed Arsenałem, to główna siedziba Muzeum Ziemi Prudnickiej. Przemierzając trasy rowerowe gminy Prudnik, będąc w samym Prudniku, nie możemy pominąć Muzeum Ziemi Prudnickiej, bo to właśnie tutaj znajduje się wystawa poświęcona kolarstwu, a dokładnie postaci Stanisława Szozdy. I pytanie podstawowe, czy wszyscy, którzy tutaj trafiają, wiedzą, kim był Stanisław Szozda? Więc osoby, które przybywają tutaj i pamiętają wyścig pokoju z lat 70. jak najbardziej, młodsze nie. To co konkretnie tutaj można zobaczyć na tej wystawie? Jakie pamiątki? Skąd to wszystko macie? Na wystawie widzimy pamiątki po Stanisławie Szoździe, które przekazała nam rodzina. Najważniejsze z nich to są medale z Olimpiad, Monachium i Montreal, z Mistrzostw Świata, z Wyścigu Pokoju, z Wyścigu Ducha Polski. Opuszczamy Prudnik, jedziemy już w kierunku Moszczanki. Jesteśmy w Moszczance, to tu znajdują się malowniczo położone łowiska. Można tu usiąść, odpocząć i zjeść dobrego pstrąga. Jedziemy w kierunku miejscowości Wieszczyna. Jedziemy szutrową drogą, wokół nas piękne Góry Opawskie. Malownicza trasa. Choć trasa wydaje się prosta jak stół, to jednak prosta nie jest. W nogach czuję, że jesteśmy w górach, ale widoki na pewno rekompensują ten wysiłek. Dotarliśmy do Wieszczyny, za mną wieża widokowa, skąd podobno rozpościera się piękny widok na Góry Opawskie. Zatem wchodzimy, sprawdzamy. Jesteśmy na szczycie wieży, stąd rzeczywiście piękny widok na Góry Opawskie, panorama tych gór przed nami. A to jedna z dwóch wież widokowych na naszej dzisiejszej trasie. Kolejna wieża znajduje się na Koziej Górze. Dotarliśmy do miejscowości Dębowiec, jesteśmy na rozwidleniu dwóch szlaków, czerwonego oraz niebieskiego i zgodnie z mapą, jeśli pojechalibyśmy szlakiem niebieskim, wówczas trafimy na transgraniczną ścieżkę rowerową, którą będziemy w stanie przekroczyć czeską granicę.
Jesteśmy na trasie do sanktuarium w Prudniku Lesie. Zatrzymaliśmy się na Koziej Górze. Tutaj mamy kolejną wieżę widokową. Tym razem możemy podziwiać panoramę Prudnika. Jesteśmy w Prudniku Lesie, w sanktuarium świętego Józefa. Piękne okoliczności przyrody. W tym miejscu więziony był kardynał Stefan Wyszyński i właśnie ten fakt przyciąga tutaj przede wszystkim pielgrzymów. To prawda, dzisiaj z tej racji właśnie przyjeżdża bardzo dużo ludzi do nas, ale nie tylko. Ludzie szukają tutaj odosobnienia, szukają jakiegoś takiego ujednienia z Bogiem, kontaktu z Bogiem, odpoczynku, wyciszenia się. To jest takie miejsce, które sprzyja bardzo temu, bo tutaj też właśnie Wyszyński, jak pisze sam o tym, kiedy był tutaj osadzony, był bardzo samotny i mógł właściwie, można powiedzieć, pójść w głębie tej relacji z Bogiem i tego tutaj ludzie szukają, mogą znaleźć. Wyszyński przeżył tutaj najtrudniejszy okres swojego życia, ten rok, który tutaj był osadzony i w tym roku zrodziła się też ta idea ślubów jasnogórskich, idea tej wielkiej nowenny. Właśnie dlatego, że to miejsce sprzyja tej relacji z Bogiem, jak już powiedziałem. I to już był ostatni punkt na naszej dzisiejszej trasie, a teraz wracamy do Prudnika.